Stachurski w bramce, Wachowicz, Strąg, Walaszek, Molenda w obronie, Kołodziejczyk, Kalinka, Czaplarski, Pełka w pomocy oraz Kamola i Seremak. Ci zawodnicy mieli zapewnić 3 punkty w spotkaniu ze Zniczem Pruszków. Goście przyjechali do Kozienic w bardzo młodym składzie. Dość powiedzieć, że jedynie 4 zawodników ukończyło 22 lata. Początek spotkania nie zwiastował dużych emocji. Gra w większości toczyła się w środku boiska, a sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. W 8 minucie bramkarza gości próbował pokonać Edward Czaplarski, a w 13 Walaszek głową posłał piłkę tuż obok słupka. Z kolei goście nie potrafili przedostać się pod bramką Stachurskiego niemal przez całą pierwszą połowę, która zakończyła się bezbramkowym remisem. Po zmianie stron odżyły nadzieje na zwycięstwo. W 50 minucie Mateusz Kamola przedarł się w pole karne gości i mimo że był faulowany, zdołał posłać piłkę w kierunku bramki. Tę dobił niezawodny Grzegorz Seremak i było to 16 celne trafienie pana Grzegorza. 10 minut później, po błędach naszych obrońców, Stachurskiego próbował pokonać Maciej Machalski, ale jego strzał przeleciał nad poprzeczką. Goście dalej atakowali i w 66 minucie zdobyli wyrównującą bramkę. Zamieszanie w polu karnym wykorzystał wprowadzony kilka minut wcześniej Emil Adamczuk. Od tego momentu gra się wyrównała. Trener Wachowicz prowadził nowych zawodników, Jacka Suchodolskiego za Kamolę i Konrada Kłosa za Czaplarskiego. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w 88 minucie przed polem karnym gości upadł Eugeniusz Kołodziejczyk, który był faulowany. Po chwili sam przymierzył idealnie nad murem i piłka wpadła do bramki. Emocji do końca meczu dostarczył jeszcze sędzia Jacek Kikolski z Płocka, który przedłużył spotkanie prawie o 10 minut, a waleczni przeciwnicy z Pruszkowa do końca szukali wyrównującego trafienia. Mecz, mimo nudnego początku, dostarczył wielu pozytywnych wrażeń, a 3 punkty zasłużenie pozostały w Kozienicach.